Siemaneczko, jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 4. Będziemy rozmawiać o Forza Horizon 5. Co to ja mam tutaj za dziwny samochód z dziwnym malowaniem, charakterystycznym dla Forza Horizon 5? Nie wiem, skąd on się wziął w moim ekwipunku, ale dzisiaj sobie tak przeglądałem moje samochody i patrzę, że jest rząd dwie takie same korwety i jedna była z takim malowaniem. Ja nie wiem, czy to ma związek z Forza Horizon 5, czy ten samochód pojawił się jakoś wcześniej już w czwórce. Ewidentnie widać tutaj barwy Forza Horizon 5, więc to jest coś ciekawego, co mi się pojawiło w ekwipunku. Nie pamiętam, żebym go odbierał, ani żebym go dostał, po prostu on się nagle pojawił, nie wiem skąd. O, zobaczcie, ten ma takie barwy Forza Horizon 5, nie? Jest tutaj takie... Nie, dużo tego jest, tych naklejek i tamta korweta. Zobaczcie, ona nie widnieje pod jakąś inną nazwą, to jest ta sama korweta, co ja miałem wcześniej. Taka sama nazwa, ale takie jakieś dziwne malowanie ma i ja na pewno takiego malowania nie robiłem, nie dodawałem, nie tuningowałem ten samochód. Znaczy teraz go stuningowałem sobie pod drift, żeby polatać i porozmawiać o najnowszym epizodzie Let's Go, gdzie twórcy podzielili się z nami nowościami o tym, co będzie w ich nowej, najnowszej, fantastycznej grze wyścigowej i jestem prawie pewny, że to będzie najlepsza gra wyścigowa ever. Dwa słowa odnośnie samego eventu, samego epizodu. Mike troszeczkę poluzował względem poprzedniego epizodu. Mówiłem wam o nowościach, które typowo są dla użytkowników grających na kierownicach, czyli na przykład dla mnie. Będzie spory upgrade, jeśli chodzi o force feedback. Mój odcinek i mój komentarz odnośnie tego, jakie zmiany będą w Forza Horizon 5. Możecie sobie zobaczyć tutaj, zaraz wam się gdzieś powinien pojawić odnośnik. Mike troszeczkę mniej spięty, na luzaku. Babka z żółtymi włosami trochę za dużo się śmieje moim zdaniem. To wygląda nieprofesjonalnie. Pojawiły się dwie nowe osoby. Jedna to jest kobieta, jedna to jest dziewczyna i drugi ziomek, który chyba ma jakieś polskie korzenie, bo nazywa się Andy i ma nazwisko typowo polskie. Te dwie osoby będą opowiadały o nowych funkcjach, które pojawią się w Forza Horizon 5. Ten Polak, on odpowiada za tor wyścigowy, taki dirtowy, a babiczka odpowiada za tworzenie takich eventów arcade'owych, czyli na przykład zbieramy się klubowo i niszczymy jakieś tam rzeczy, robimy jakieś tam coś jak Forzaton, tylko taki bardziej zorganizowany, no nie? Także będziemy mieli arcade i moim zdaniem arcade i te tryby, o których oni tam opowiadali, to jest nic innego jak połączenie tego, co mieliśmy w Forza Horizon 4, tylko że w taką zgrabną całość, nie? Czyli powiedzmy odpalamy sobie Forzaton, taki, który gdzieś tam się randomowo spawnuje na mapie. Nie musimy czekać na innych graczy, aż dołączą sobie do tego Forzatonu, tylko zaczynamy sobie grę jakby w obrębie tych osób, które zaprosimy do naszego eventu. Nie wiem, czy będą Forzatony gdzieś tam na mapie rozsiane, tak jak teraz czasami są w czwórce, ale no tak to wygląda, jakby to było bardziej zorganizowane i dzięki temu będziemy mogli się łatwiej zapraszać do tych różnych takich zabaw, nie? Gdzie będziemy musieli na przykład zrobić jakiś skok wspólnie, teamowo będziemy musieli skoczyć łącznie, nie wiem, 5 km, albo że będziemy musieli coś tam rozwalić, albo że będziemy musieli gdzieś dojechać w konkretne miejsce. Wiesz, takie zabawy zorganizowane, myślę, że spoko opcja i arcade jeszcze będzie miał tam kilka innych trybów i to się będzie też łączyć jakoś z Super 7 chyba, tam gdzie będziemy mogli tworzyć sobie jakieś tam eventy, czyli gracze dla graczy. I to są, wiesz, takie elementy, które i tak najlepiej będzie samemu odkrywać, aniżeli słuchać o tym, no bo to są, wiesz, po prostu jakieś tam wyścigi, nie wyścigi, inne takie rzeczy, to są po prostu zawody, no nie? Więc to nie będzie nic rewolucyjnego, tylko będzie to po prostu trochę inaczej wyglądać niż w czwórce. Taka drobna zmiana. No i też tam są takie funkcje bardziej zorganizowane, jeśli chodzi o tworzenie wyścigów, a takich online, jeśli chodzi o na przykład tworzenie sesji eliminator, dołączanie do eliminatora generalnie. Wszystko jest takie bardziej zorganizowane według tego interfejsu, a sam interfejs, no, coraz bardziej dochodzę do wniosku, że do złudzenia przypomina Forza Horizon 2. Interfejs jest mega podobny do dwójki moim zdaniem. Wiesz, są to takie rzeczy, o których oni tam opowiadali jakiś czas i nie jest to nic takiego rewolucyjnego. Rewolucyjne moim zdaniem będzie to, że będziemy mogli przekazywać innym graczom samochody. Nie mówię tutaj o aukcjach. Aukcje to będzie coś pewnie zupełnie innego, o tym jeszcze nic nie mówili, ale pewnie też będą te aukcje.
będziemy mogli przekazać samochód znajomemu. Na przykład, ja zrobię sobie jakiś tuning samochodu. Załóżmy, że sobie pomalowałem tą korwetę, zrobiłem jakiś fajny tuning tego samochodu, dostosowałem do driftu i ktoś z was będzie chciał ten samochód, będzie chciał nim podriftować, pojeździć, potestować na kierownicy czy nie, czy na padzie na przykład. Wtedy ta osoba podaje mi swój nickname i mogę tej osobie ten samochód wysłać, ale ten samochód znika z mojego garażu. Ja przekazuję ci ten samochód i to nie jest tak, że on się kopiuje, ta fura, że ta fura się kopiuje do twojego garażu, tylko ona znika z mojego, więc to nie jest takie proste. Ja mam dużo zdublowanych samochodów teraz, jak gram w Fordze, natomiast jak będę zaczynał pewnie w piątkę, no to będę miał mało w ogóle autek, nie? Więc tak przekazywać od razu samochody, no to głupio będzie trochę, no nie? Wiesz, to jest fajne, bo czasami komuś się z Will Spina coś wylosuje, jakieś fajne auto, ale będzie miał zdublowane i komuś z ekipy będzie mógł przekazać tę furkę. Bardzo, bardzo fajna opcja, nie będzie się trzeba bawić specjalnie z tymi aukcjami, jakoś tam sprzedawać. Tylko że właśnie, my tych samochodów, jakie przekazujemy, to jest jako prezent. Ta osoba, która odbiera od ciebie ten samochód, ona nawet nie może, nie ma jak ci zapłacić za to, nie? Więc ty mu przekazujesz ten samochód jakby w ramach twojej dobrej woli. Nie masz z tego żadnej kasy, to trzeba brać pod uwagę. Ale tak jakbyśmy się wymieniali jakimiś fajnymi furkami w ekipie, to myślę, że to jest spoko opcja. Ciekawe będzie to, czy jak na przykład ktoś ci da ten samochód do testów, to czy ty będziesz mógł ten mu samochód później oddać, no nie? To jest takie interesujące. Ale tak, no myślę, że i tak spoko sprawa, bo ja na przykład mam dużo samochodów w garażu, dużo zdublowanych i chciałbym je wam jakoś przekazać. No to fajnie by było, jakbym mógł na przykład do ekipy wysłać ten samochód, żebyście mogli sobie go odebrać, no nie? Teraz nie wiem, czy on będzie się na wszystkie wasze konta jakby kopiował, czy to będzie na zasadzie, że kto pierwszy ten lepszy i odbierze sobie ten samochód, to będzie jego, no nie? Tryb eliminator będzie w Forza Horizon 5 od samego początku. Natomiast pojawiła się taka już pierwsza rozgrywka z eliminatora w Forza Horizon 5 i na samym starcie możemy zobaczyć, że w eliminatorze będziemy mieli do czynienia z nowymi samochodami. I co ciekawe, moją uwagę zwróciła fura na pierwszym poziomie i będzie to Volkswagen Beetle, czyli ten taki garbusek. Będziemy mieli na początku garbusa na pierwszym poziomie, już nie będzie Mini Coopera na szczęście, będzie to Volkswagen i tam jeszcze chyba było Subaru 22B na chyba drugim albo trzecim poziomie. Także na pewno będą inne samochody w eliminatorze, a my musimy zadziałać tak, żeby twórcy zmieniali te samochody na przykład co miesiąc albo co dwa miesiące w tym eliminatorze, no nie? No bo już tak jak gramy w Fordze, no to w Fordze Horizon 4 i gramy na tym eliminatorze, no to fajnie by było jednak, żeby te samochody co jakiś czas się zmieniały. Szkoda, że już twórcy całkowicie wyłączyli wsparcie dla czwórki. To znaczy wsparcie, może jakieś tam drobne patche będą, ale tu chodzi o jakąś nową zawartość. I fajnie by było, jakby właśnie w piątce te samochody się zmieniały na przykład co miesiąc, co dwa miesiące, albo co sezon. O, nie? To by było naprawdę spoko. I tak wiecie co, zwróciłem uwagę na fizykę jazdy, bo tak na poprzednim odcinku dużo było mówione o tym, że fizyka jazdy w piątce znacznie się zmieni, poprawi, jeśli chodzi o obsługę kierownic, ale też trochę samochody będą inaczej reagować na podłoże. Ja tego nie zauważyłem na gameplayach, zwiastunach, może to będzie coś, co bardziej będziemy mogli poczuć, niż zobaczyć na gameplayu. Na gameplayu, jak oglądam te wszystkie zwiastuny, niezwiastuny, analizuję to, to widzę, że samochody prowadzą się dokładnie tak jak w czwórce. Trudno nie ulec tutaj wrażeniu, że Forza Horizon 5 to będzie po prostu czwórka z nową mapą pod tym względem, nie? Jeśli chodzi o prowadzenie samochodów. No miejmy nadzieję, że prowadzenie tych autek trochę się poprawi, zwłaszcza dla osób, które grają na kierownicach, to wiedzą, że no ten force feedback wymaga tutaj poprawy. Poprawa, jeśli chodzi o force feedback i fizykę jazdy samochodów względem Forza Horizon 3 była znaczna, ale też względem trójki poprawiła się obsługa kierownic. Teraz można sobie normalnie dodać hydrołapę i hamować. W trójce było to niemożliwe, musiałeś używać albo sprzęgła, albo hydrołapy, nie? I to było takie bardzo słabe, a tutaj to się poprawiło i jest w porządku, także też są jakieś tam poprawy względem tego sposobu prowadzenia samochodów w poprzedniej części i w tej. No i z takich jeszcze drobiazgów na nowym epizodzie Let's Go zauważyłem, że są nowe efekty jakby dymu spod opon. Nie chodzi mi tutaj teraz o to, jak driftujemy, ale w miejscach, gdzie jest dużo piachu, zauważyłem, że
jak samochód, tutaj jest akurat taki mokry piach, no nie? Chyba nie ma zresztą w czwórce takiego miejsca, gdzie jest taki suchy piasek meksykański, no bo tu jesteśmy w Wielkiej Brytanii, tu cały czas jest chyba mokro. Ale zauważyłem, że ten dym spod opon wygląda troszeczkę inaczej, ten taki kurz spod opon wygląda troszeczkę inaczej w piątce i wygląda to naprawdę niesamowicie. Ja postaram się wam wyciąć jakiś tam fragment z tych nagrań, ale one nie będą w dużej jakości, bo ja muszę robić wycinki obrazu i ciężko mi to jest powiększyć, natomiast możecie sobie w pełnej jakości obejrzeć cały epizod na kanale Fordza i sami to zweryfikować. Generalnie dużo nowych rzeczy nie było w tym epizodzie, więc ciężko tutaj coś dopowiedzieć, nie? I powiedzieć, a super nowość, no nie da się tak, bo po prostu nie powiedzieli nam nic takiego nadzwyczajnego. Poprzedni epizod był znacznie ciekawszy, jeśli chodzi o nowości w Fordzie Horizon 5. Tutaj po prostu powiedzieli o nowych trybach, które, no wiadomo, chyba lepiej wolimy odkrywać sami, no nie? No i to tyle z mojej strony, tyle nowości, jeśli chodzi o Fordze Horizon 5. Jeśli pojawi się coś rewolucyjnego, to oczywiście możecie czekać na kolejny odcinek. A tymczasem bardzo wam dziękuję, że byliście na tym. Trzymajcie się, na razie, cześć!